Yo, cześć siemanko widzowie, z tej strony Kebus i w dzisiejszym odcinku przedstawię wam 5 takich porad dla początkujących graczy lub graczy słabych, nowych w CS-ie. Będzie to 5 porad po prostu jak lepiej grać, jak efektywniej grać, żeby wspinać się po tej tabeli rank. Także zapraszam do oglądania, no i zaraz się widzimy już w odcinku. Także witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Jak widzicie, znajdujemy się na Mirażu, ale tutaj mapa nie ma zbytniego znaczenia, ponieważ zaczynamy od pierwszego punktu. Pierwszy punkt jest to skupienie. Powiem tak, jest to bardzo ważny element, ponieważ ja tak wnioskując nawet ze swoich gier, więc jest to w sumie taki tip dla wszystkich, że podczas CS-a warto jest się skupiać. Warto na przykład sobie przed CS-em jakąś mapkę właśnie się rozgrać, żeby skupić się totalnie na grze, i jak już jesteście w miarę skupieni na grze, no to po prostu podtrzymywać to skupienie, no bo ponieważ ja czasami na przykład jak po prostu dostaję heada, ginę, wyjmuję telefon, przeglądam TikToka, co mnie totalnie rozkojarza, a gdy jesteście cały czas skupieni, to powiększa wasze szanse na wygraną, także skupienie to też bardzo ważny element gry. Drugą rzeczą, wydającą się bardzo również podstawową, jest znajomość smoke'ów i różnych innych granatów. Powiedzmy, że właśnie gracie sobie na Mirku, no i ja w tym momencie was uczę pierwszego granatu, jak rzucać granat smoke na CT. Ustawiamy sobie celownik tutaj, lecimy jump throw, dla nowych graczy jest to po prostu rzucenie ze skokiem i smoke ląduje, zobaczcie sobie jak ładnie ląduje na CT. Bardzo fajnie tutaj smoke sobie ląduje, osoba skakująca na beczki wiadomo, że tutaj może sobie wskoczyć, ale smoke odcina całkowicie CT, więc warto sobie takie smoki znać. Powiedzmy, że gracie teamem, no ja tutaj nie mogę kupić video smoka, ale możecie sobie też porzucać właśnie smoke stąd. Jeżeli byście chcieli zobaczyć serię właśnie ze smoków czy czegoś takiego, dajcie znać, chętnie was nauczę. Dobra, przechodzimy do punktu trzeciego. Punkt trzeci to pozycja celownika. Moim zdaniem jest to bardzo ważny punkt, ponieważ wiele nowych graczy, mimo że nawet się skupiają na grze i chcą jak najbardziej tutaj grać w grę, stawać się coraz lepsi, chodzą po prostu tak. Tak chodzą i gdy wyskakuje im, tutaj powiedzmy, że za tym rogiem stałby jakiś delikwent, oni wychodzą i nagle, wiecie, nagle po prostu tak i zaczynają do niego walić. A to też spowalnia wasz czas reakcji, w sensie no wiadomo, że możecie na przykład było takiego flika walnąć, ale to trzeba być po prostu już no trochę w tą grę grać, żeby coś takiego robić. Także dla wszystkich tutaj graczy, którzy chcą zacząć grać lub już grają i są dosyć nowi, polecam celownik trzymać tak mniej więcej na wysokości głowy. Przyzwyczajcie się mniej więcej, jak będziecie grać, to będziecie wiedzieli o co chodzi, bo wtedy po prostu pikujecie, dajecie chłopakowi głowę lub nie, i wtedy to jest po prostu, wiecie, wychylając tak macie większe szanse na reakcję, większy czas reakcji, szybszy przede wszystkim, ponieważ przeciwnik będzie bliżej waszego celownika, no i po prostu łatwiej tak możecie kogoś zabić. Czwarty punkt to komunikacja. Bardzo ważna w drużynie jest komunikacja, nawet jeżeli gracie solo z randomami, warto jest posługiwać się tą komunikacją, po to macie w grze, pod przyciskiem K, tak jak widzicie w lewym dolnym rogu, ja sobie tutaj rozmawiam, także tak to wygląda. Komunikacja to jest naprawdę bardzo ważna część gry, ponieważ powiedzmy sobie, że tutaj stoi jakiś delikwent z bombą, oczywiście z naszej drużyny, jest tam bomba, wy w czwórkę idziecie na B, przypuśćmy, że gracie taką taktykę, idziecie w czwóreczkę na B, ja sobie tutaj przelecę, rushujecie B, wszystko tutaj wyklirowane, wiecie, wszystko wyklirowane, robicie hałas na B i wszyscy się zbiegają z shorta, z kuchni, zbiegają się na B, bo zrobicie hałas. I teraz mówicie tak, czy jest z Polski, czy nie, no wiecie, angielski, każdy z jakiejś tam podstawy potrafi, także po prostu mówicie, żeby poszedł rampę, mówisz idź rampę, bo wszyscy na B, no i wtedy po prostu ziomek sobie idzie a jest najprawdopodobniej czyste, oczywiście warto sprawdzić miejscówki, no i po prostu plantuje bombę, także jest to dosyć takie oczywiste, ale wiele osób zapomina cały czas o tej komunikacji, także tak przypomnę, jeżeli jesteście nowi, ale nawet jeżeli nie macie mikro, to nie jest problem, pod klawiszem U macie czat drużyny i tutaj możecie sobie na przykład napisać to ramp, no i wtedy wiadomo, że jest dwóch graczy na rampie, także trzeba tam uważać. I piątym i zarazem ostatnim aspektem, który w dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić, to powiedzmy, że gracie sobie jakąś rundę, zebraliście po kimś granat, no i sobie gracie. To pamiętajcie, żeby tych granatów używać, po to one są, żeby ich używać. Jeżeli wasz kolega jest po prostu powiedzmy lepszy, albo zna więcej smoków, więcej taktyk,
No to teraz w grze jest taka funkcja, że możecie mu po prostu wyrzucić, możecie mu wyrzucić smoka, on sobie to złapie, rzuci jakiegoś tam smoka na A i będziecie mogli sobie wchodzić na sajta. Tak samo ze wszystkimi innymi granatami, powiedzmy, że wchodzicie na B, to pamiętajcie, że zamiast wejść po prostu na pałę na B, możecie sobie tutaj odbić fleszyka, rzucić fleszyka, ktoś może być oślepiony, ktoś może być na karze, tylko spalcie, ktoś tam powiedzmy za sajtem może stać, to mu rzucicie nejda, no to tak to wygląda, tak, no jeżeli jesteście po CT, to rzucacie smoka i defujecie. No wiecie, korzystajcie z tych granatów, bo to jest też naprawdę ważny aspekt gry, także warto na to zwracać uwagę. No i to by było chyba na tyle. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba. W niedalekiej przyszłości zrobię też odcinek dla zaawansowanych graczy, jak polepszać swoją grę, ponieważ też co nieco wiem właśnie o lepszych taktykach. Jakieś może tutaj porady dam takie głębsze dla zaawansowanych graczy. Także dawajcie znać, co sądzicie o takiej serii. No i co, jeżeli chcecie, to zostawcie łapkę w górę. Ja bardzo wam dziękuję za oglądanie i przede wszystkim na koniec pamiętajcie, nie tiltujcie się, to jest tylko gra. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i cześć.